O tym trzeba mówić i przypominać, bo szkoda by opuścić wydarzenie, jakim jest Jarmark Wojciechowy. W ramach tegorocznych Dni Mławy musi się on odbyć, tym bardziej, że rok temu nie mógł, przez obostrzenia. Na jarmark zapraszamy wystawców z całego kraju, również z zagranicy, szczególnie producentów żywności i do takich lokalnych specjałów, ale również antykwariuszy, filatelistów, przedstawicieli lokalnych firm, ponieważ Jarmark Wojciechowy to również Mławskie Targi Przemysłowe. Zgłoszenia przyjmowane są przez Miejski Dom Kultury mailowo lub osobiście do 2 lipca. Impreza już tuż, tuż, 10 lipca. Plan dnia jest znany. Będą odbywały się również inne atrakcyjne wydarzenia, między innymi zlot samochodów tuningowanych, pokaz samochodów odrestaurowanych, w tym wozów strażackich, Holi Festival, czyli taka impreza dla młodzieży, ale również food trucki, które już w tym sezonie były w Mławie. Jeszcze będziemy przypominać i informować o przewidzianych atrakcjach. Jak wiemy z doświadczenia, niespodzianki lubią się przytrafiać w najmniej oczekiwanych momentach, ale jeśli są korzystne, chętnie wszyscy na nie poczekamy.